Słuchajcie, nasz kolega Piotr ma opracowanych parę min, ponieważ gdyż... Zaczął uczestniczyć na siłownię, tak, czego mu szczerze nie zazdrościmy. Wyłamał się z grona trójcy bambaryły i co? No, pokaż Piotr. To są ruchy niegodne. Nie, wiecie co, bo to kiedyś tego Immanuela Kanta zapytano, dlaczego nie ma żony, on powiedział, że to są ruchy niegodne filozofa. Także tak, te tak. Ruchy, które ja wykonuję... Pokaż, to... pokaż parę min, jakie obowiązują na siłowni. Dobra, słuchajcie, nie spotkaliśmy się tutaj po to, żeby się wygłupiać, ale... Naprawdę? Długo oczekiwana druga część odcinka o Prime'ie, ponieważ ostatnio żeśmy w pośpiechu nagrali odcinek, a teraz chcemy Wam dokładnie zwymiarować, pokazać, o co kaman w naszym najnowszym systemie Prime, do czego jest zdolny, a do czego jest niezdolny. Do wszystkiego jest zdolny. I na koniec, przed intro, Piotrek Mina, szkatuła, proszę bardzo. Szkatuła to jest... No. Dobra, słuchajcie, była szkatuła, było coś i teraz słuchajcie, jak zwykle... że zostawimy ten wasz kryzys wieku średniego i pozwolicie mi coś powiedzieć w końcu. Tak. Mamy jeszcze nawet z Bartkiem taką teorię, że czerwone skrzynki są mocne i nasze czerwone koszule też są mocne, dlatego ich ostatnio używamy. Bo by te, inaczej by te popękałyby te. Tak. Słuchajcie, w ostatnim odcinku zarysowaliśmy co nieco, jeśli chodzi o Prime'a. Taki zarys zrobiliśmy. Dokładnie tak, tych systemów jest wiele. Bo cztery. Niektórzy mówią, po co wam tyle systemów i tak dalej. Myślę, że końcówka ostatniego filmu nieco rozjaśniła, dlatego że pokazaliśmy takie trzy efektowne słupki, czyli linie One, Prime właśnie i Pro i jak to wszystko ładnie pomiędzy sobą przechodzi. Natomiast skrzynki są ciekawe, a na pewno też pominęliśmy wyposażenie wewnętrzne, dlatego chyba się zabieramy do roboty. Ty jesteś Piotr Siłowni, a jestem Heraklis Efezu. Słuchajcie, mamy już stół, na stole mamy... Pacjenta rozłożonego na czynniki pierwsze. Mamy nadzieję, że przeżyje. Czerwony Prime na stole, dzisiaj powiemy Wam więcej o tym, ale jak zwykle nie będę przeszkadzał, bo jest mnóstwo głosów, że ja wprowadzam tylko chaos, nieporozumienie właśnie w rodzinie, więc zostawiam tych dwóch dżentelmenów. A to nieprawda. O urodzie niezwykłej, o oczach blond niebieskich słowiańskich. Stupylnej grzywce. A ja na kawkę. Mili Państwo, to co? Zaczynamy. Bartek, od czego zaczynamy? Zaczynamy od kart, okay. Bo różne są szkoły, natomiast myślę, że kart to wdzięczny temat. A zatem mamy karta, mówiliśmy w poprzednim odcinku co nieco o nim, ale powtórzmy dla nowych użytkowników. Kart jest mniejszy od Łana. Ten wymiar tutaj to jest 59 cm. 59 cm. Dla porównania kart One ma 65, 64, tam w zależności jakby to liczyć. Pro 45, więc to jest środkowy rozmiar, jeśli chodzi o szerokość. Od razu zaczynamy od najistotniejszej rzeczy, żeby tutaj nie było wątpliwości. To są te same koła, co w łanie, czyli 22,3 cm, szerokość około 6 cm, dużo grubsza warstwa gumy, solidna, gruba ośka. Tutaj też dostosowaliśmy te wszystkie parametry pod 100 kg ładowności, bo wspominaliśmy o tym, ten kart ma dokładnie taką ładowność jak ten z łana. Tym samym jest ta sama kolumna. Czyli kolumna jest dokładnie taka sama, która jest w systemie Piotrze, One. Piotrze, ty jesteś specjalistą tego tematu, pokaż, o co chodzi z tą kolumną, żeby nie było tej wątpliwości. Tak? Wysuwa się, do końca się wysuwa. Czyli nawet można wyciągnąć. Można ją wyciągnąć, tutaj mamy taką blokadę, dzięki czemu możemy sobie to zablokować. Czyli jeśli przyciski są wciśnięte, możemy wyciągnąć kolumnę do góry, natomiast tak. Jeśli teraz je odbezpieczysz, tak jak ma być, tak, czy zabezpieczysz bardziej. Zabezpieczę, czyli wyciągam je na zewnątrz do siebie. Wtedy kolumna jest przyblokowana. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o resztę, no to oczywiście mamy wygodny próg do łamania. To jest oczywiste, to się sprawdziło. To jest odpowiednia wielkość, odpowiedni kąt.
Skrzynka, co widzicie i o czym rozmawialiśmy wielokrotnie, w wersji RED posiada nie tylko otwory, ale również inserty, tak? To są te same inserty, gdzie mamy w systemie One, tak? Gdzie mamy w systemie One i zaraz w systemie Pro. M8, ten rozstaw, który tutaj widzicie i ten rozstaw na przedzie, jest oczywiście taki sam w pozostałych skrzynkach z linii Prime, jak również w pozostałych skrzynkach z linii One i Pro. Czyli akcesoria raz przygotowane niezależnie do jednego systemu, możemy przemontować od razu do drugiego. Przemontować, bo wielokrotnie mówimy, że są różne potrzeby, często jeden użytkownik ma różne systemy, w związku z tym akcesoria będą uniwersalne. To, co jest na pierwszy rzut oka i co wywołało bardzo pozytywne reakcje, to są nowe zapięcia, tak? Połączenie poliamidowej klapki, grubej, ergonomicznej, tutaj bardzo fajnie leży w dłoni, i stalowego cięgna, grubego stalowego cięgna, oczywiście ocynkowanego, żeby nie było tutaj problemów z korozją. A zatem mamy bardzo wygodne zapięcie, które charakterystycznie, co do Kubricka istotne, dociąga pokrywę do korpusu. Natomiast zaleta jest taka, że nic tutaj nie sterczy, tak? Tak. Nie ma ryzyka, że uderzymy nogą i tak dalej. Oczywiście są też użytkownicy, którzy podkreślają, że na przykład taka pozycja, którą mamy w skrzynkach One, gdzie to zapięcie odstaje, z kolei ma tą zaletę, że od razu widać, że skrzynka nie jest zamknięta i że trzeba ją zamknąć, chcący brać za pokrywę. Tak, tak. Co więcej, nawet jeden z użytkowników, mam na myśli poprzednie komentarze dotyczące tego zapięcia z wersji One, powiedział, że jak jest odstaje się walnie nogą, to przynajmniej wie, że to można zamknąć. Także mamy tutaj dwie szkoły, szkoła krakowska oraz szkoła wieluńska. Dokładnie. Idąc dalej, otwieramy tymi zapięciami skrzynkę. Ale poczekaj, jeszcze pokrywa, sama pokrywa. Mamy to samo rozwiązanie, albo bardzo zbliżone rozwiązanie, co w systemie One, bo mamy w One mamy dwie pary dodatkowych łączników, tutaj mamy jedną parę, która nam służy do łączenia systemu Pro. Ale tą najważniejszą parę, dlatego że oczywiście możemy tymi dużymi konektorami połączyć inne i tylko z linii Prime moduły, odpowiadając tutaj na pytania użytkowników, natomiast ta para, ona jest w rozstawie 45 cm, zatem wszystkie organizery, wszystkie toolcase'y, toolboxy, technician case'y, szuflady w końcu, są w stanie się zapiąć na system Prime dzięki tej pokrywie Vario. Okay. Rączka oczywiście taka jak we wszystkich Kubrickach, tutaj myślę, że nie ma wątpliwości co do jej działania, jest ta blokada, wygodny chwyt. I otwieramy. Charakterystyczny męski klik. Tak, tak, my to znamy. Tak. Chodzi o to, żeby pokrywa nam nie opadła w trakcie pracy, żebyśmy z nią nie walczyli, tylko w komfortowy sposób, żeby sobie była pionowo. Tacka. I co? I pusta bardzo przestrzeń. Pusta przestrzeń, ale tutaj o tej przestrzeni słowo jest takie, że ta przestrzeń jest bardzo regularna, tak? Dzięki temu, że zastosowaliśmy większe kółka, ale wypuściliśmy je na zewnątrz, nie tylko poprawiliśmy stabilność i własności terenowe tego karta, ale popatrzcie, tylko w minimalnym stopniu nadkola w środku są zaznaczone, tak? Zatem te najcięższe rzeczy, które trafiają do karta, elektronarzędzia, te wszystkie jakieś młoty, wiertarki, mają tutaj wygodne miejsce. Tacka jest zupełnie nowa, tak? Oczywiście w designie Kubricka, który znamy, natomiast jest zupełnie nowa, ona oczywiście może być tutaj w różnych pozycjach. Co istotne, zostaje przestrzeń do sięgnięcia do wewnętrza skrzynki bez potrzeby wyciągania tacki. Mhm. Ostatnia rzecz, o której warto to wspomnieć, ale bardzo istotna, to uszczelka. Tak? Uszczelka jest tej samej jakości, co w Kubricku One. To jest dokładnie ta sama uszczelka, tylko o innej długości, dlatego że Prime jest troszkę mniejszy. Wiąże się to z czym? Z zachowaniem standardu szczelności IP66. 66, przypominamy, zero pyłu w środku, nawet w ekstremalnych warunkach i możliwość używania myjki ciśnieniowej, czyli 100 litrów na minutę. To jest bardzo istotne, bo szóstka daje 100 litrów, a piątka tylko 20. To jest takie przełożenie jak wąż ogrodowy do myjki ciśnieniowej. Mhm. Okay. Dobra, ściągamy? Ściągamy, bo on stanowi bazę. Stanowi bazę, więc będziemy sobie tutaj budować ten słupek. To proponuję kolejną skrzynkę. Pokrywa jest taka sama jak w przypadku karta, czyli pokrywa w wersji Vario. W wersji Vario, oczywiście jak mówiliśmy wcześniej, jej największą zaletą jest możliwość łączenia systemu Pro. Jeśli chodzi o samą skrzynkę, to co warto zauważyć, co też powtarzamy, mamy tutaj na jednym boku cztery inserty. Ten rozstaw
jak również ten rozstaw z przodu, jak na karcie, jak też na skrzynce tej mniejszej, jest taki sam. Jedyna różnica jest taka, że ta para u dołu, z racji konstrukcyjnych, z racji tutaj tego, żeby te żebra i pochylenia były właściwe, ma mniejszy rozstaw. Natomiast jeśli na jakiejkolwiek skrzynce, na przykład w łanie 350, 450, stosujemy cztery inserty, to jest takie samo. Niezależnie od tego, czy Prime, Toolbox, tak? Mhm. Ta skrzynka jest bogato wyposażona, bo tego typu insertów, licząc dwa boki i ten przód, jest aż 10. To jest, myślę, to, co można powiedzieć na temat zewnątrz, ale bardzo ciekawie robi się w środku. No tak, mamy tutaj, mamy tackę fabrycznie, mamy trzy przegrody. Trzy przegrody. I to jest standardowe wyposażenie. Tacka i trzy przegrody przyzwyczailiśmy Was już w linii Pro, w Toolboxie, bardzo udanym produkcie, że oferujemy wygodną tackę, trzy przegrody, bo to jest, wydaje się, taki najbardziej sensowny układ. Możemy sobie stworzyć komorę bardzo małą, trzy mniejsze i tak dalej. Tutaj policzmy, ile jest możliwości położenia tychże w ilu pozycjach. Mamy tych żeber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A zatem aż o 4 więcej niż w Toolboxie, dlatego że skrzynka jest dłuższa, tak? I tu są naprawdę regulowane przegrody, bo my czasami używaliśmy takiego sformułowania w przypadku Kubrick System One, że one są regulowane. Tak naprawdę one są bardziej wyjmowane niż regulowane. Regulować możemy tylko przestrzeń wewnętrzną, wyjmując jedną bądź drugą przegrodę. Natomiast w tym wypadku one rzeczywiście są regulowane. Mamy 14 różnych możliwości ustawienia pozycji. Dokładnie. I mało tego, trzeba powiedzieć, że to są dokładnie te same przegrody, które są w systemie Toolbox Pro. A zatem, jeśli ktoś buduje rodzinę swoich produktów i ma różne linie, czasem ma zbędne akcesoria, to staramy się zawsze w produktach Kubricka, żeby te rzeczy wykorzystywać, tak? Żeby można po prostu nie marnować tego, za co się zapłaciło. I teraz tak, mamy te trzy przegródki. Te trzy przegródki nie wykluczają możliwości wykorzystania tacki, tak? Czyli one nie są na pełną wysokość. One są niższe. Są niższe, możemy położyć sobie spokojnie zatem tackę w różnych pozycjach. Natomiast coś, co jest unikatowe dla linii Prime i do tej pory nie było takiej możliwości, to mamy dobrze znane organizerki Multi Pro. Oczywiście Multi tu to jest to samo, niezależnie, który bym miał, gdy sięgniesz po tamten drugi, nie będzie kłopotu. One się różnią tylko tak naprawdę rączką i troszkę organizacją przestrzeni wewnątrz. I popatrzcie, jestem w stanie mieć trzy przegrody, tackę, a jednocześnie tutaj z boku umieścić sobie dwa organizerki, niezależnie od tego, czy Multi tu, czy Pro, i stworzyć naprawdę unikatową sytuację, tak? Czyli taka wersja wypas, mamy dwa organizerki Multi, mamy tackę i mamy trzy przegrody. Wydaje się, że to jest najbogatsze wyposażenie, nawet nie tyle się wydaje, co jest tak na pewno, że w ten sposób mamy najciekawszą skrzynkę. Oczywiście, jeśli ktoś sobie życzy, Piotrze, tam obok siebie masz więcej tych organizerów. Popatrzcie, jestem w stanie tutaj... Ja już bliżej wejdzie, bo ja sam... Oczywiście robić to najlepiej stojąc nad... Popatrzcie, mamy tutaj... Tutaj pomyliłem nieco kolejność, o tak jest właściwie. Proszę bardzo. Daj siódmy, tak? Siedem wspaniałych organizerów, nomen omen. Mamy sytuację unikatową, aż siedem pojemnych organizerów wchodzi. Świetnie nam sortuje tą zawartość od drobnych akcesoriów. Dodatkowo możemy to zabezpieczyć. No i mieć naprawdę coś na jakieś tematy, myślę, drobne, kosztowne. Osobną skrzynię. Okej, dobra. Drugi wariant skrzyni ale w rozmiarze 250. Jeszcze na chwilę zostań, dlatego że pominęliśmy taki dość istotny aspekt. Powiedzieliśmy o rozmiarze, o długości karta, tak, który ma 59 cm. Jeśli chodzi o jego głębokość 42,5, w tych obydwu parametrach to jest kilka centymetrów mniej niż One, wyraźnie więcej, aniżeli ma system najbardziej kompaktowy Pro. I teraz, jeśli chodzi o te dwie skrzynie, to teraz tak, co do zasady to jest wielkość, żeby Wam przybliżyć tu, troszeczkę większa niż tu, 53,5 cm mamy tutaj w tym rozmiarze, jeśli chodzi o długość, natomiast jeśli chodzi o głębokość, daj miarkę, żebym tutaj nikogo nie skłamał. Drodzy Państwo, w tej wersji jest to około 33 cm, system tu ma 31, także to jest troszeczkę większe niż system tu. W tej wersji, o czym za chwilę, bo bardzo ważna historia, czyli wersji Expert, mamy troszeczkę wyższą skrzynkę niż w stosunku pokrywy Vario. I słuchajcie, nie dość tego, że to wyposażenie w środku było tak ciekawe, czyli mieliśmy przegrody, tackę i organizery. Czyli mamy tutaj to samo, tak?
Ale różnica jest taka, że mamy pokrywę, którą nazwaliśmy ekspert. Ekspert. Podobnie jak w systemie One, myślę, że ten odcinek już był wyemitowany przed, mamy sytuację topowej wersji pokrywy. Czyli mamy tutaj kilka kubełków, mamy w tej konfiguracji mamy trzy małe oraz trzy małe z podziałką. Oczywiście tutaj ci wejdę w słowo, to są kubełki, które dobrze znamy z organizerów M, L, z setki, z dwusetki, z Pro, a zatem mając kubełki w nadmiarze lub jakieś coś z organizerów, co chcielibyśmy pobrać, spokojnie możemy kubełki je traktować tu wymiennie. Podsumowując, w tym wypadku mamy mocne poliwęglanowe przeźrocze, można na tym stawać. Oczywiście zachowując jakiś umiar i tak dalej, ale to są na tyle grube i wytrzymałe elementy, że jest taka możliwość. Mamy 5 kubełków i mamy długą komorę, która jest podzielona przez, jak dobrze liczę, 7 przegród. 7 przegród, które możemy wyjąć i trzymać na przykład długie wiertła. Konstrukcja rączki jest nieco inna, bo to jest taki pałąk. Dość Dobrze znany profil właśnie z linii skrzynek 500, 600, 700 Pro Profi Expert w tych wersjach pokryw, czyli wygodny dwuręczny chwyt, tak? Nawet gdybyśmy mieli coś bardzo ciężkiego, Piotrze, to byśmy sobie w dwójkę mogli spokojnie z tym pomaszerować. W związku z tym macie wybór, tak? Czy chcecie mieć skrzynkę, tak naprawdę kupując skrzynkę, kupujecie ją tak jak gdyby w zestawie z organizerem, czy chcecie mieć skrzynkę z pokrywą, która umożliwia spinanie z serią Pro, albo możecie mieć jedną i drugą. Tak jest. I dla porządku jeszcze może otwórzmy, pokażmy ją w środku, żeby mieć pewność. Tutaj jest ta sama historia, czyli mamy 3 przegrody, tackę, no i oczywiście możliwość, bo to jest ten sam korpus, montowania aż 7 organizerków Multipro. Okej, odsuńmy na bok. Odsuńmy. I mamy ostatnią skrzynię. Toolbox 150. 150 Profi, tak? Toolbox 150 Profi, dlatego że nawiązujemy do dobrze znanego określenia w przypadku Kubricka, czyli Profi, to są na ogół 2 organizery po obu stronach rączki. Warto wspomnieć oczywiście, że poliwęglan, czyli ta pełna wytrzymałość, a organizery są naprawdę pojemne, głębokie, z dwoma wyjmowanymi przegrodami. Także naprawdę zyskujemy w tej przestrzeni sporo. Mamy oczywiście 2 rączki. Tak, jedną do tego, żeby coś pod toolboxa 150 podpiąć i drugą jak neseser. Proszę bardzo, tutaj jest takie wycięcie, zwróćcie uwagę, tak żeby można było wygodnie chwycić. To wycięcie technicznie wzięło się stąd, że ona jest po prostu trochę niższa, w związku z czym no, wymusza to usytuowanie rączki, tak? Dokładnie tak. I tutaj warto wspomnieć, że kart, tutaj prośba o zbliżenie, kart ma tylko jedną wersję pokryw, tak? Toolbox 250 ma wersję Expert i wersję Vario, a skrzynka Toolbox 150 na ten moment posiada tylko wersję tej pokrywy z racji właśnie na to wycięcie, czyli ta pokrywa nie będzie pasować ani do karta, nie ani do Toolboxów, tak, ani z pokrywy z kolei z tych wcześniejszych skrzynek, które wymieniłem, na tegoż Toolboxa nie będą pasować. Mamy te 2 rączki, mamy te 2 organizery omówione. Piotrze, teraz pora chyba, żeby zajrzeć do środka. Okej, okay. Zaglądamy do środka. Rzut kamery z góry i mamy tutaj 2 takie kubełki z dzieloną przestrzenią. Nowe, zupełnie nowe kubełki, które są tylko do tejże skrzynki. Tutaj jak widać po dnie, ono zostało przetłoczone po to, żeby je usztywnić, a jednocześnie spozycjonować te kubełki we właściwych miejscach. Tak, żeby się nie przemieszczały nam. I teraz jeszcze co istotne a propos tego wyposażenia, to pokrywa została w taki sposób skonstruowana, te pokaźne organizery, które mamy, żeby one jednocześnie domykały te kubełki w przypadku zamknięcia pokrywy. Tak. Chodzi o to, żeby oczywiście zawartość kubełków się nie przesypała, żeby te kubełki nie tańczyły po całej skrzynce, stąd te pozycjonery. Mhm. I teraz wracając jeszcze, na chwilę ją otworzymy. Jak gdyby też dając taką poradę dla użytkowników, którzy mogą mieć pewną konfuzję, co wybrać i tak dalej. Naszym zdaniem system Prime jest zdecydowanie, wielokrotnie używaliśmy tego słowa, adekwatny, ale to jest naprawdę właściwe określenie, czyli jego wielkość wydaje się optymalna pod względem narzędzi ręcznych, ale też elektronarzędzi.
No wielkościowo będzie bardziej uniwersalny, ponieważ jest większy od Pro, ale też jest mniejszy wyraźnie od One'a, który jest bardzo mocarny. Dokładnie. I w niektórych sytuacjach może być po prostu zbyt duży. Czyli ta skrzynka jest dedykowana pod jakieś drobne akcesoria, jeśli korzystamy z kubełków, lub właśnie pod narzędzia ręczne, lub kompaktowe elektronarzędzia, tak? Skrzynka środkowa, to już jest sytuacja, że ta skrzynka jest naprawdę pojemna, ona ma wysokości około 27 cm, a zatem odejmując nawet wysokość pokrywy w środku, mamy pokaźne gabaryty, regularny kształt, możliwość montowania organizerków. Natomiast kart to oczywiście są tematy najcięższe, które przewozimy. Tym samym przy tej ładowności 100 kg tak naprawdę możemy, myślę, że większość użytkowników jest w stanie taki podstawowy kit narzędzi na miejsce pracy dzięki temu systemowi przewieźć. Piotrze, jeszcze jeden temat. Odpowiedz mi, bo wielu pyta, tak? Co planujecie? Co planujecie? Czy będą szuflady, czy będą organizery? I myślę, że nieprzypadkowo opierasz się właśnie o tą pokrywę. Jak się linia będzie rozwijać, to może nie chcę wchodzić w tej chwili w szczegóły, natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że dzięki temu, że mamy tą wersję Vario, ten system już jest gotowy do łączenia z mniejszym systemem, systemem Pro. Czyli w tym momencie my możemy już tutaj podpiąć szuflady, które mamy z systemu Pro, albo organizery, które mamy z systemu Pro. Nie mówiąc o tym, że do środka wchodzą organizery multi. Czyli to jest coś, co już jest kompatybilne z mniejszą wersją. Jeśli ta skrzynka znajduje się albo na karcie bezpośrednio, albo jeśli ta skrzynka znajduje się na topie tego zestawu, który sobie zbudujemy, bez problemu podepniemy choćby te organizery, tak? Mamy organizery podpięte, a zatem mamy organizery do systemu Prime od razu, a jednocześnie możemy je wykorzystywać na systemie Pro i oczywiście One. Następne pytanie, które się pewnie pojawi, a odpowiedź wydaje się oczywista. Piotrze, masz tam szuflady na koszu, jeśli byś mi pokazał ten moduł. Oczywiście szuflady również zapniemy na karta i na w tym momencie Toolboxa 250 z pokrywą Vario, tak? Podobna sytuacja dzieje się z Technicianem, z Toolcase'ami i tak dalej, czyli główną zawartość zabieramy do pojemnych skrzynek, takich naprawdę we właściwym rozmiarze, a te wszystkie akcesoria, które często mamy w mniejszych organizerach, w szufladach albo elektronarzędzia w Toolcase'ie lub w Technicianie, spokojnie zapinamy na górę. I już w tym momencie debiutu ten system się wydaje kompletny. Tak, bo ponieważ możemy go uzupełnić o mniejszy, ale też jednocześnie możemy go wstawić na One'a za pomocą adaptera. Dokładnie. Nieprzypadkowo ten adapter tutaj jest, bo o ile powiedzieliśmy, co się zapina na system Prime, tak teraz warto może szybko pokazać. Tutaj chłopaki, pokażcie. Mamy system One. Znamy oczywiście możliwość tych dużych konektorów, że spinamy coś innego z One'a. Wiemy, że tu Pro 600 i najważniejsza historia, że Pro 500, czyli te wszystkie moduły podstawowe i główne z całej linii, ale montując adapter na karcie lub na dowolnym innym module One'a, tam oczywiście z wyłączeniem organizerów tych małych, możemy sobie przewieźć Prime'a. Tak, tutaj zapinamy prawilnie. Czyli ktoś, kto wszedł w system One, posiada moduły, posiada karta, z jakichś powodów potrzebuje, rozpoczął przygodę z Kubrickiem od tego systemu, spokojnie, jeśli ma taką potrzebę, może wejść w system troszkę mniejszy, równie mocny. Niektóre cechy, można powiedzieć, że nawet górują nad systemem One, dlatego ta nazwa Prime. I wszystko pozostaje ze sobą w zgodzie i może być złączone. Bartku, a mógłbyś mi jeszcze ściągnąć tego Prime'a? Bo chcę coś jeszcze sprawdzić. Oczywiście. Ale proszę bardzo. I ten adapter jeszcze mi ściągnął. Ależ proszę bardzo. Oczywiście. To będzie pasowało, wiesz? Zobaczcie, panowie, co ja wam tutaj przyniosłem. Obiad. Ojojoj, łaskawco. Sobie. Tak, i teraz posłuchajcie, kochani, wy sobie tam z tym obiadkiem, a ja wam jeszcze pokażę jedną fajną rzecz. Tam. No to co, idziemy do Posłuchajcie, system Prime, ułożymy teraz słupeczek. To i mamy... Pierwsza skrzynia nam się otwiera, tak? Już jej nie łączę. No zepnijmy może. Się, tak, otwiera się, tak? Druga skrzynia się otwiera, tak? I trzecia skrzynia oczywiście się otwiera. Nie musimy
zdejmować tych skrzyń, żeby je otworzyć, co było na przykład w systemie One, bo miał te grube papiery. Ale jeszcze no. epilog, to nie wszystko. W przypadku tej pokrywy, taki jest tip, rada, trik. No. W pierwszej chwili tutaj, żeby nie było żadnego oszustwa, zapniemy, że coś tam jakoś się odgina. Popatrzcie, jeżeli z boku dajemy w ten sposób, nie otworzy nam się i będzie nie otwiera się. Ale teraz popatrzcie, podnosimy rączkę i się otwiera. Tyle, kochani, w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że chłopaki wam pokazali wam system Prime, już taki jak ma być, a my teraz, słuchajcie, z obiadkiem jedziemy na obiad, bo wiesz, przerwa w nagraniach, musimy pojeść. W następnym odcinku pewnie nasze koszule będą lepiej wypełnione. Oj tak. Treścią. Jest po 12, także zapraszamy na obie. Czekamy na 13. Na razie, cześć. Mhm.